Piłkarki ręczne KGHM-u Metrako Zagłębia Lubin rozbiły ekipę Latocha Sambord Tczew 40-26. Inaczej się gra z silnym przeciwnikiem, a inaczej z nowicjuszem w Superlidze. Początkowo widać było brak koncentracji u lubinianek, jednak po 15 minutach wszystko wróciło na właściwe tory. W kolejnym meczu skutecznością błysnęła Jelena Bader. We wcześniejszych spotkaniach rzucała 5, 7, 9 i 5 bramek. W sobotę 10 razy trafiła do bramki rywala. Dziękuję dziewczynom, że tak widziałem mi podawaj piłkę. Ja tylko wykonywałam to, co one tam rozegrały, także cieszę się, że miałam taką skuteczność, ale to jest dzięki dziewczynom. W meczu z Samborem wszystkie zawodniczki zagrały. Była też okazja sprawdzić nowe zagrywki przed środowym meczem z Łączpolem Gdynia, mówi trener Zagłębia Bożena Karkut. Zdawałam sobie sprawę z tego i chyba nowości tu nie powiem. To jest Beniaminek w ekstraklasie, młode dziewczyny i wiadomo było, że ten mecz musimy wygrać. Kwestia była tylko w jakich rozmiarach, stąd też no troszeczkę już pod Gdynię pewne rzeczy sobie z uporem graliśmy bez względu na skutek, czy skutecznie, czy nie. No chodziło mi o to, żeby jednak zobaczyć, jak to jest w warunkach meczowych. Pewne warianty, także myślę, że pod tym względem ten mecz zdał egzamin. A drugie, no chciałam, żeby te, co bardzo dużo grają do tej pory, troszkę odpoczęły i to też się udało. Bramki dla lubinianek zdobyły Bader 10, Lisowska i Semeniu Kolchawa po 7, Załęczna, Piekarz, Ciepłowska i Obrusiewicz po 3, Paluch 2 oraz Jelicz i Pielesz po 1.